I Witamy tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z fusów, jedna z Waszych ulubionych audycji, no wróciliśmy jednak. Odpowiemy sobie dzisiaj na pytania, a no, że robiłem sobie taki mały skoroszyt, <ścoughs> yy, ściągę, dlaczego wszystko wskazuje na to, że spadniemy poniżej 3000 dolarów. Jeżeli tak będzie, to sobie sprawdzimy dzisiaj jaki będzie kolejny support. Poniżej 3000 dolarów, czyli kolejne belki, na których możemy się na chwilę zatrzymać, jeżeli taki spadek będzie. Czy jest możliwy spadek do 1000 dolarów? Zobaczymy. Parę tutaj yy, analityków technicznych, którzy może w tę stronę idą. Zobaczymy. Zostawi Was w tej nutce niepewności. I na sam koniec sobie odpowiemy, czy nadal jest możliwość zmiany swojego stylu życia inwestując w Bitcoin. Widzicie tutaj jakiś kod klawiatury mi wyszedł. <laughs> Nie bójcie się, to jest przypadek tylko. Także odpowiemy sobie na te pytania. Zobaczymy też, jak się kształtuje też scena może, jeżeli chodzi o giełdę tutaj zwykłą, o Nasdaq. Zobaczymy, czy tutaj też idziemy w krach. No. Dzisiaj będzie troszeczkę dużo. Dopiero teraz skończyłem pakować kolejne rzeczy na wyjazd, także miałem czas, żeby wrócić do tej audycji wróżenie z fusów. No i jeszcze dzisiaj wracamy do Dzień dobry krypto i ponownie widzimy się już jutro w kolejnych audycjach. Także zapraszam i no, co tu więcej mówić? Zobaczymy, czy te wszystkie Odpowiedzi znajdą się tutaj w tym programie. No, ale najpierw przejdźmy do naszego czynnika tutaj obecnego i obowiązkowego. Nie, nie, to nie będzie przypomnienie o czym jest audycja wróżenia swusów. Jeżeli nie wiecie, czym jest audycja wróżenia swusów i dlaczego tak się nazywa wróć do poprzednich audycji wróżenia swusów, tam wszystko jest wytłumaczone, a ja tylko dojdę tutaj do sponsora dzisiejszego odcinka, czyli zielona herbata. A jeżeli zielona, no to wiadomo jakiego koloru są dolary. Też zielone, zobaczymy, czy ta herbata i to wróżenie swusów pomoże nam. Ustalić pewne zdarzenia, które mogą się wydarzyć w przyszłości. Pamiętajcie, że wszystko zawarte w tym programie jest tylko opinią tych analityków technicznych, ewentualnie, którzy się tutaj znajdują, i opinią Bitcoin Phoenix. Na początek odpowiemy sobie, dlaczego wszystko wskazuje na to, że spadniemy poniżej 3000 dolarów. Spójrzmy. A więc na wykresie widzimy, że mamy coraz to. Niższe doły, jeżeli chodzi o cenę malejącą Bitcoina, i drugą zasadą, jaką tutaj można też powiedzieć, jaką ten analityk techniczny przedstawia nam, to też mamy coraz to niższe góry, czyli naj te największe punkty w cenie Bitcoina w ostatnim czasie. Czyli widzicie strefę spadkową, można by powiedzieć, przytoczyć tutaj z piłki nożnej, że idziemy właśnie tym tunelem dolnym, gdzie mamy coraz niższe doły. I coraz to niższe góry tego właśnie korytarza. I na pewno pamiętacie, gdzie około połowy listopada praktycznie spadliśmy z ceny około 6000 dolarów do 3000, prawie 50%. Zobaczcie, jakaś tu była właśnie przepaść. I dużo analityków technicznych, właśnie w tym momencie, około 3190 dolarów. Tutaj przepowiadało, że będziemy lekkie odbicie, może nie takie lekkie, ale powyżej 4000 dolarów. Tak się nie stało. Jak widzicie, że to cały czas też może nam tutaj uświadamiać to, że. Ta cena nie ma na tyle siły, żeby właśnie podnieść się do tych na początku. Mówiliśmy w wróżeniu słów, że wypadałoby wpaść w cenę około 500-100 dolarów. Najpierw pokonać barierę 4100-4200 dolarów, żeby się odbić troszeczkę więcej, żeby potem mieć kolejny spadek, jakby to było. Z książkowej wersji wykresów. Tak się nie stało. Widzimy drugą rzeczą, która tutaj mówi o tym, że też jesteśmy w strefie spadkowej. Pamiętajcie o tej linii 200, daily. Moving average, czyli powiedzmy półroczna średnia ceny bitcoina, no nie możemy jej pokonać. Widzimy tutaj na chwileczkę, mieliśmy wyższał. No niedawno myśli tutaj bardzo dużo analityków technicznych, że na tym wyższale barta, czyli głowy barta, będziemy po prostu szli jeszcze wyżej, ale tak się nie stało. I widzimy, że ta cena 200 moving average spada troszeczkę jeszcze niżej, co by miało świadczyć o tym, że to będzie nasz resistance line, czyli jeżeli przebijemy ten resistance line, no to super, zobaczymy, będziemy tutaj obserwować w kolejnych dniach, co się dzieje, ale widzimy, że to jest kolejna rzecz, która mówi nam o tym, że możemy spaść poniżej 3000 dolarów. Jeżeli byśmy przebili właśnie jeszcze raz tą 200-day moving average, to kolejnym tutaj takim resistance line będzie 100-day moving average, właśnie tutaj gdzieś około ceny 4700, będziemy wtedy obserwować, jeżeli taka rzecz ogólnie się zdarzy, ale wszystko na razie wskazuje na to. Wykres tutaj podpowiada nam z lewej strony, że raczej będziemy tutaj wchodzić w tą strefę spadkową do około 3100 dolarów. Kolejną rzeczą, jaką będziemy się tutaj zajmować, jeżeli to się tak zdarzy, no to sprawdźmy, jakie mamy supporty poniżej 3000 dolarów. Czego należy się tutaj chwycić? Jakiej deski czy belki ratunku bitcoin może się tutaj historycznie chwycić? Zobaczmy, jakie to są ceny ewentualnie bitcoina, na których warto zwrócić uwagę, jeżeli będziemy do tych cen dochodzić, że możemy na chwileczkę się wtedy zatrzymać. No i sprawdźmy, jeżeli. Tak by się już zdarzyło, że te 3180 dolarów nie wytrzymamy. Kolejnym supportem tutaj będziemy mieć 2800. 50 dolarów będzie oczywiście obrona częstochowa, można powiedzieć wtedy. Dlatego tak trudno mi uwierzyć troszeczkę. Jeżeli ja wierzę już w wykres, wiem, że tutaj wykres bardzo dużo nam podpowiada i też dużo właśnie z waszych komentarzy te słyszę. No ale jak, jeżeli wejdziemy poniżej 2850 dolarów, to nagle się pojawi fala zakupów, holików można powiedzieć. I gdzie my spadniemy do 2400 czy 1000 dolarów? Ale zobaczymy, zobaczymy. Co nam wykres powie? Czy wykres tutaj ma potężniejszą wiedzę niż my i nasze założenia, czy po prostu będziemy się tutaj trzymać w kolejnych dniach tego naszego skupienia, że no, ej, jak? Poniżej 3K, no to każdy już wchodzi, no niżej już nie może upaść. Sprawdźmy. Co, jaka kolejna, kolejny support jest po 2850 dolarów? Mamy 2450 dolarów, to jest kolejny support, który możemy tutaj, ewentualnie, około tej ceny tutaj być, a już później, jeżeli mamy nadal strefę spadkową, 1770 dolarów, 1800 dolarów, około byśmy mogli wtedy się spodziewać ceny bitcoina. Kolejną rzeczą, jaką się tutaj zajmiemy, to jest, czy jest ogólnie możliwy spadek do jednego 1000... tysiąca Dolarów. Pamiętajcie tylko jedno, zanim do tego przejdziemy, chciałbym wam powiedzieć, że e, chciałbym tutaj powiedzieć, że jeszcze się taki nie urodził, żeby wszystkim dogodził, jeżeli chodzi o złapanie bottom, e, czyli najniższej ceny bitcoina, no bo tak nie jest, jest to naprawdę bardzo trudne. Dopiero e, jeżeli sprawdzimy w lewo wykres, tak patrz, tutaj był bottom w styczniu 2018 roku, ale potem jeszcze niżej spadliśmy. Także nikt tutaj nie jest w stanie, nawet żaden wykres, i to będę kompletnie szczery z wami, ocenić ten bottom, ale jesteśmy z wykresu w stanie tutaj zapewnić sobie jakiś sentyment myśli, czy powiedzmy będziemy tutaj gotowi mentalnie na to, że Bitcoin na przykład może zejść do tysiąca dolarów i wtedy będziemy ewentualnie wiedzieć, na co się przygotować. No ale skupmy się, czy jest w ogóle cień szansy, żebyśmy pojawili się w strefie 1000 dolarów za Bitcoina. Pamiętajcie, że tylko to jest ocena tych ludzi, których tutaj pokazuję, Także nie wierzcie w to na 100%. Zróbcie swój research zawsze, i może ważną tutaj rzeczą jest, uśredniając już cenę od 3500 dolarów, a może Wasza strategia jest dopiero wejście w poniżej. 3000 dolarów. Dajcie znać w komentarzach, bo jestem ciekaw, jaki macie sentyment ogólny tutaj, jeżeli chodzi o inwestycje właśnie w Bitcoin. No i sprawdźmy sobie właśnie w tym momencie czterech analityków technicznych, którzy mówią o tym, że możemy zejść do ceny 1000 dolarów za jeden Bitcoin. Pierwszym analitykiem technicznym jest Cliff High, to jest właśnie o tym, ten pan, który mówi, że Bitcoin prawdopodobnie spadnie do 1000 dolarów. Drugim, którym tutaj Wam przedstawię jest, drugim jest Tyler Jenks, który tutaj ma swoją technikę Hyperwave. Kolejnym jest Mike Maloney i na koniec Martin Armstrong, także... Zapraszam serdecznie, zaczynamy. Spójrzmy najpierw na wykres Cliff High, tego pierwszego pana, którego tutaj Wam przedstawiałem. To jest wykres sprzed paru miesięcy, który tutaj zarysował. Jeszcze oglądałem wtedy tą audycję, gdzie Cliff High mówi o tym, że. Prawdopodobnie do końca roku 2019 będziemy mieć jeszcze delikatny spadek, delikatny można to nie nazwać, bo to będzie prawie 70% od ceny, którą mamy dzisiaj, do około 1215 dolarów na koniec roku 2000. 19, gdzie w 2020 roku już na początku zobaczymy kolejne i to niebotyczne wzrosty, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina. Panic buying zacznie się na cenie około 3768 dolarów, bo spadniemy praktycznie do 1000, a wtedy będziemy mieć taki wyszczał i ewentualnie resistance line, który nam powie, że nagle się pojawi panika u inwestorów Bitcoina, gdzie będą chcieli tutaj wejść w kolejne Wartości bitcoina, i w momencie około 8000 dolarów nie będzie praktycznie możliwe wejście w bitcoina, bo inwestorzy instytucjonalni będą tutaj grabić każdy możliwy bitcoin i będzie tutaj troszeczkę to nasycony rynek inwestorami instytucjonalnymi. I widzimy, że ta predykcja tutaj pokrywa się z tym halvingiem 2020 roku, dokładnie w maju, gdzie bylibyśmy tutaj w bardzo ciekawej pozycji optymistycznej ceny Bitcoina, tych wartości, czyli cliff high mamy, go, mamy tutaj go załatwionego. Przejdźmy teraz do Tylera Jenksa, który mówi o Hyperwave. I Tyler Jenks tutaj ma swoje Hyperwave, które też tutaj działa w Bitcoinie. Działa również na innych giełdach, jeżeli chodzi o inne kruszce czy aktywa, ale też tutaj zauważył od paru lat, że też Hyperwave występuje właśnie w cenie Bitcoina. I jego Hyperwave składa się z takich paru części, które poprowadzą do zamkniętego, zamkniętego obiegu ceny bitcoina. I jego zamknięty obieg Tylera Jenksa kończy się na 1000 dolarów za jednego bitcoina. Także nadal nie jest skończone tego jego Hyperwave, jeżeli chodzi o cenę bitcoina, ale Tyler Jenks mówi o tym, że. Cena bitcoina prawdopodobnie spadnie do 1000 dolarów, i zaraz, jak się skończy ten pierwszy cykl całokształt Hyperwave, pojawia się właśnie kolejny i mamy kolejne wzrosty bitcoina i kolejny Hyperwave, ale jeszcze nie doszliśmy do tej najniższej ceny porządnego tąpnięcia, jak to mówi Tyler Jenks, gdzie będziemy widzieć naprawdę tutaj panikę, despair i będziemy po prostu widzieć, że no. Będzie, mam długo do nadziei. Ostatnie osoby się tutaj wysypią w tym markecie i powiedzą: To nie dla mnie, jak 1000 dolarów Bitcoin. I tu właśnie mówi o tym Tyler James, czyli mamy drugą osobę, która mówi e, o tym, że Bitcoin może spaść do 1000 dolarów. Kolejną osobą jest Mike Maloney. Jeżeli słuchacie Mike Maloney, e, to w wielkim skrócie Wam tutaj opowiem, że Mike Maloney twierdzi, że prawdopodobnie będziemy mieć tutaj wielki kryzys finansowy. Zaraz też wrócę do tego tematu. Podpowiem Wam, co żeśmy wcześniej też tutaj puszczali Wam, jeżeli z nami jesteście od dłuższego czasu, ale Mike Maloney mówi, że prawdopodobnie będziemy mieć kryzys finansowy, który pociągnie za sobą cenę Bitcoin w tym samym kierunku i początkowo cena Bitcoina będzie tutaj właśnie spadać, ale w momencie, gdy no, różne rządy świata dodrukują za dużo pieniędzy w walucie, powiedzmy, danego kraju, no to doprowadzi to do tego, że będziemy mieć kolejną bańkę, jeżeli chodzi o waluty, i dopiero wtedy pod koniec roku 2019, a na początku 2020 też podobnie tutaj mówi, co mówił Pan z numerem 1, <gryw> można tego określić, czyli Cliff High, że. Pod koniec roku 2019, wtedy gdy już będziemy mieć ten kryzys światowy na takim potężnym poziomie, nagle zobaczymy cenę bitcoina wyszczelającego w tym samym kierunku, jak mieliśmy tu na tym właśnie wykresie. Czyli bardzo podobnie deflacja i potem hiperinflacja, jeżeli chodzi o cenę bitcoina. I na koniec mamy Martina Armstronga, który mówi o tym, że mamy no, taki ekonomiczny model, confidence, co oznacza model pewności, powiedzmy, zaufania, czy model kredytu zaufania. I spójrzmy, co ten wykres u niego mówi. Czyli, w tym tutaj modelu pewności marketu ekonomicznego, można powiedzieć, że pierwszy taki problem tutaj się zaczął w, na giełdach światowych w listopadzie 2017 roku. Gdzie mieliśmy pierwsze spadki, i ten confidence model spada aż do roku. Zobaczcie jakiego styczeń 2020 roku. Nie będę tutaj mówił dokładnie o czym tutaj mówił, bo byśmy musieli cały film pewnie oglądnąć, ale zobaczcie, że to co on tutaj mówi nakłada się z modelem Cliffa High, gdzie w styczniu 2020 roku będziemy mieć właśnie te wzrosty, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina, czyli w wielkim podsumowaniu mieliśmy tutaj 4% inne osoby, analitycy techniczni, można powiedzieć osoby, które się znają na ekonomii i zwykłych marketów, czy też nie. I te osoby mówią bardzo podobnym językiem, co by miało oznaczać, że 2019 rok będzie nadal strefą spadkową cena bitcoina, albo ceny bitcoina. I na początku roku 2020 zobaczymy pierwsze, pierwszą wiosnę, jeżeli tutaj chodzi o kolejne wzrosty ceny bitcoina. Pamiętajcie też, że równie dobrze mogliśmy już mieć pierwszy bottom, czyli najniższą cenę bitcoina, jaką jest 3180 dolarów, możemy mieć podwójny bottom, który będzie prowadził nas do tej samej ceny i wtedy wyszczał w kolejne, powiedzmy tutaj wyższe sfery bitcoina i już nie pojawienie się z powrotem poniżej 3000 dolarów. Moje tutaj, moje przeczucie jest troszeczkę jednak inne, że będziemy testować poniżej 3000 dolarów, może nawet poniżej 2000 Tysięcy dolarów. To tylko Feniks dodaje z boczku, żeby Wam podpowiedzieć moją opinię. tylko Czekam też na Wasze opinie. Czy jesteście tutaj właśnie po tej stronie mocy, gdzie mówicie: No ale ej, poniżej 3000 będzie tyle wolumenu, że nagle wyszczelimy powyżej 10 tysięcy dolarów, albo poniżej 2000 dolarów będzie tyle wolumenu, że sorry Feniks, ale nie masz racji? Dajcie znać w komentarzach. Zawsze czytam komentarze i zawsze chcę się dowiedzieć, co nasi słuchacze o tym myślą. Także dajcie nam swoją perspektywę, co tutaj się może wydarzyć, a ja wam tylko jeszcze tutaj na koniec powiem, albo przypomnę, tą osobę, która tutaj się pojawiła u nas na audycji, to znaczy ja wam dla was ją wynalazłem. Bopolny, który mówił, że market prawdopodobnie spadnie z końcem grudnia. To jest, chodziło tutaj o zwykłą giełdę S&P 500, gdzie mówi właśnie o takim spadku rzędu 19%, 20%, 21%, potem odrobieniu tej ceny. Zapraszam na tą audycję. Ona jest 6 listopada 2018 roku, także zobaczcie, jak długo wcześniej Tą perełkę dla Was tutaj znalazłem, i ta osoba do tej pory się nie myli, można powiedzieć. Mówi o tym, że będą spadki. Po Pierwszy raz się tutaj pojawił właśnie na tej konferencji, gdzie mówił, że różne inne giełdy na świecie spadają, i w tym samym momencie on tak samo czuje, że giełda, i zbliżamy się ku kolejnemu kryzysu, kryzysowi finansowemu. I wczoraj wydał. Znowuż tutaj film, którym twierdzi, że porównuje tutaj markety i crash, który się wydarzył na giełdach światowych z 1987 roku, z 1929 roku i teraz mam porównanie do 2018-2019 roku, to że najpierw spadliśmy o te 19%, pierwszy spadek, potem mieliśmy odrobienie 50% i tak było. Do 24,4% no, tak naprawdę odrobiliśmy 44%, czyli dużo się nie pomylił, można powiedzieć, ten bopolny. Ale on twierdzi, że pomiędzy teraz a dwa tygodnie, do trzech tygodni, czasu około do 7 lutego spadniemy. Z marketem tutaj, jeżeli chodzi o e, giełdy światowe, tu chodzi akurat o Dow Jones, że spadniemy o 50% do 13,5 tysiąca Dow, z 24 tysięcy Dow. To bym też miał o tym świadczyć. Zobaczcie, e, o tym co właśnie mówiliśmy przed chwilą, że bitcoin początkowo by spadał z tym kryzysem światowym, bo jeszcze sam nie uzyskał tutaj najniższej ceny bitcoina z wykresu, ale gdy ta sytuacja będzie bardzo nieciekawa na, na tym kryzysie finansowym. Bitcoin wejdzie w 2020 roku, na samym początku, w nowe tutaj rejony. Także sprawdźcie sobie tego Bopolnego, sprawdźcie tą, może, audycję, którą tutaj Wam e, powiedziałem. I, i ciekawią tutaj często mówi. E, no, troszeczkę tutaj jest też o. Religii wtrącone, ale ja tego akurat, tej części nie słucham. Ja często tutaj słucham to, co jest tutaj najważniejsze, czyli wy też jesteście w stanie wziąć te najważniejsze rzeczy. Jeżeli Bobolny miałby znowu tutaj rację, że spadniemy w kolejnych dniach, tygodniach o 55%, bo 50% z 24 tysięcy dał do. 13,5 tysiąca. no sprawdzimy. Czas pokaże. To tak samo jak z Dawinczym, tak samo jak tutaj z BoPolnym, którego Wam tutaj znalazłem 2,5 miesiąca temu, można powiedzieć. I zobaczcie, wszystko tutaj się praktycznie zgadza. Także na razie. przerzucie Bitcoin Phoenix jest tutaj na miejscu. Dajcie znać, co wymyślicie. Oczywiście, mógłbym Wam znaleźć takich e, analityków technicznych, którzy mówią, że w przyszłym tygodniu będziemy mieć 10 tysięcy dolarów za Bitcoina, ale też ja tutaj wprowadzam swój element. E, Przeczucia i mi bardziej tutaj jest w serduchu do ceny poniżej 3000 dolarów w kolejnych tygodniach, miesiącach, niż w cenie powyżej 10 000 dolarów. Dajcie znać, co wymyślicie. Dajcie znać, czy herbata dzisiaj dała znać po sobie, zielona, i mamy te dolary w oczach, czy po prostu, no. Słabe, słabe tym razem te wykresy tutaj się pojawiły po tej herbacie i musimy po prostu zmienić sponsora. Także sorry, zielona herbata, publikacie oceni. Ja już dziękuję za to. Widzimy się w ponownym programie. Dzień dobry krypto. I pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.